Moi drodzy, a teraz porozmawiamy o teatrze, a konkretnie o spektaklu, który nosi tytuł Randka w ciemno. Dzisiaj ze mną jest aktor, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panie. Pan Tadeusz Falana, właśnie, który bierze udział w tym spektaklu Randka w ciemno. No więc właśnie, pierwsze pytanie, właściwie skąd i jaka jest fabuła tego spektaklu? Dzisiaj my dużo mówiliśmy w programie o miłości i ja myślę, że właśnie z miłością ten spektakl jest powiązany. Na pewno z miłością, ze związkiem. W zapowiedziach, w opisach tego spektaklu jest napisane, jak uniknąć nudy, czy też wypalenia po 20 paru latach, lub jak działać, żeby tego nie było już wcześniej, jak to przewidzieć wcześniej. Na pewno nie daje spektakl recepty żadnej. Jest to kwestia dalej otwarta. Ale skoro związek, to na pewno miłość. Mhm. Na pewno jest to spektakl w dużym stopniu o miłości. Ja tutaj też na stronie mojego teatru wyczytałam, że właśnie kobiety są z Wenus, mężczyźni z Marsa. Tak troszeczkę zatytułowany jest tutaj ten spektakl. Czy pan w to wierzy? Czy to jest nadal mit, czy prawda mimo wszystko? Tak się bardzo różnimy, my kobiety od mężczyzn? Ja jestem przekonany, że kobieta to jest w ogóle inny rodzaj człowieka. To też, żeby to nie zabrzmiało może wartościująco, to jest mężczyzna innym rodzajem człowieka jest. Tak, coś w tym jest. Ja wtedy, kiedy mi się córka tutaj obecna, Antonina, urodziła, stwierdziłem, że to jest prawda. Chyba właśnie Antonina uczy mnie umiejętności spojrzenia na kobiety, uczy mnie od początku. Mhm. Okazało się, że nic na ten temat nie wiedziałem, póki nie miałem aż takiego bliskiego związku. Oczywiście pomijam mój związek oczywiście z żoną, ale to już jest zupełnie inaczej. To coś w tym jest, że jednak Mars i Wenus, tak. Mhm. A jaką rolę w spektaklu odgrywa kobieta, a jaką mężczyzna? Jeśli chodzi cały czas o związek. Powiedziałbym równorzędne, jak w każdym związku. Nie ma postaci dominującej. Nie tyle w tym związku, bo też chodzi o walkę, o uzyskanie dominacji. To już jest... Nie mogę wchodzić w szczegóły, bo zdradzę za wiele, a sam pomysł jest dosyć przeherny, jest dosyć zaskakujący, jest rozwiązania są w tym spektaklu. Na pewno nie chodzi o walkę o dominację, ale każda ze stron chce swoje racje wyraźnie wypowiedzieć, mhm. wyartykułować. A z jakimi problemami borykają się główni bohaterzy? Przez to, że to jest spektakl, jak powiedziałem, zaskakujący, przeherny, że nie jest to jednoznaczna do końca sytuacja, to są to problemy, które mogą spotkać małżeństwo z 20-paroletnim stażem, bo tam parokrotnie takie stwierdzenie o 20-paroletnim stażu, ale też być może problemy ludzi, którzy dopiero się poznają, którzy zaczynają przed sobą z jednej strony się odkrywać, ale z drugiej strony też trochę dokonują pewnej autokreacji mhm. na potrzeby tej drugiej strony. Czyli właściwie... Więcej co do szczegółów, co do fabuły nie powiem, mhm. ponieważ to tak troszeczkę jakbym zdradzał rozwiązanie kryminału. Mhm. Jest w tym taki element, że gdybym za dużo powiedział, pozbawiłbym państwa, którzy mam nadzieję odwiedzicie nasz teatr, zobaczycie nasz spektakl, pozbawię przyjemności odkrywania tego finału. Nawet w trakcie odkrywania pewnych zaskakujących rozwiązań.
Mhm. Czyli to, co pan powiedział, to tak naprawdę stwierdza fakt, że każdy, kto pojawi się na widowni, bez względu na wiek, każdemu się ten spektakl spodoba. Mam takie wrażenie. Do każdego przemówi z pewnością. Zdecydowanie nie jest, nie gra roli. Zdecydowanie to nie jest dla bardzo młodych ludzi. To znaczy, ja mówię o nastoletnich, może późno nastoletnich. No, znam takie osoby, które późno nastoletnie, które oglądały ten spektakl, bardzo im się ten spektakl podobał. Zdecydowanie jest to dla ludzi już no, troszeczkę dojrzalszych. No, problem jest po prostu tyczący ludzi troszeczkę dojrzalszych, więc być może gdyby to oglądał nastolatek, a już na pewno wczesny nastolatek, to troszeczkę mogłoby to, nie wiem, nie trafiać, niekoniecznie nudzić, ale może nie trafiać, może, ale myślę, że już jeżeli mam do czynienia z osobami dojrzałymi, to jest spektakl, który się podoba, możemy tam zobaczyć, nie wiem, każdy zobaczy, co chce, siebie, może przyjaciół, może sąsiadów, może rodzinę. No, nie każdy się też przyzna do tego, że tam zobaczył siebie. Oczywiście, że tak. Tak też może być. Randka w ciemno. Wobec tego wnioskuję, że na scenie pojawi się dwóch aktorów. Tylko dwoje, czy ktoś jeszcze? Nie, tylko dwoje aktorów. Mam przyjemność partnerować na scenie. Nieobecnej dzisiaj. Znakomitej, niestety nieobecnej, ponieważ zajęcia partnerce, aktorce poznańskiej Kasi Węglickiej, z którą notabene znamy się już właśnie 20 parę lat, ponieważ ja miałem nawet przyjemność oglądać debiut Kasi już jakiś czas temu, no ładny czas temu, jeszcze w Łodzi, w Teatrze Nowym, gdzie Kasia debiutowała. Zresztą ja parę lat wcześniej też debiutowałem w tym teatrze, w Teatrze Nowym w Łodzi. Także rzeczywiście znamy się już jak ta para w tym spektaklu tak długo. No, Kasia, tym niestety łatwiej było się na pewno odnaleźć na scenie, prawda? Czy niekoniecznie? Myślę, że na to nie ma żadnej reguły, ale nam się dobrze ze sobą pracuje. Nam się dobrze pracowało i w etapie prób. Myślę, że mogę też w imieniu Kasi powiedzieć, że tak było, mam takie wrażenie. I znakomicie nam się razem gra to przedstawienie. To przedstawienie, a przez to, że też jest w takim kontakcie bliskim z publicznością, że mamy te reakcje od razu szybko i takie bliskie, naprawdę znakomicie się gra i zawsze są pewne różnice w tych spektaklach. On nigdy nie jest zafiksowany tak samo, co nie znaczy, że dokonujemy jakichś tutaj wolt zdecydowanych, jakiejś improwizacji daleko odbiegającej. Nie, oczywiście trzymamy się scenariusza, trzymamy się emocji, trzymamy się przebiegu intelektualnego, który jest w tym spektaklu, ale zawsze troszeczkę jest inny. Dlatego, że my mamy kontakt ze sobą znakomity, Kasia Węglicka i ja, której mam przyjemność partnerować, i publiczność reaguje wspaniale. Mhm. Mamy to szczęście, że póki co gramy właściwie nad kompletach. Te 13 spektakli zagraliśmy na razie. Mamy nadzieję, że tak będzie dalej. Mhm. Randka w ciemno. Jak ja przeczytałam właśnie tytuł tego spektaklu, od razu pomyślałam o bardzo znanym show, który był na antenie właściwie, myślę, że w całym kraju, w Polsce. Czy to ma coś wspólnego z tym programem, wasz spektakl? Na pewno element zaskoczenia. I dla czyli postaci. Jak kurtyna, tak. I dla postaci. I dla widowni. Może na tym się kończy taka zbieżność, bo tu nie ma wyboru takiego jak w tamtym show, gdzie się wybierało z trzech bodaj postaci, tak, mężczyzn czy też kobiet jedną na podstawie odpowiedzi, pytań i odpowiedzi. Ale ten element zaskoczenia na pewno tutaj występuje. Również dla publiczności. Nie ma kurtyny w naszym teatrze, jest to teatr nieduży, kameralny, jest nastrojowy, intymność. Jest właśnie ta intymność, tym bardziej zapraszam wszystkich do tego teatru, bo to jest zaledwie widownia na 50 osób, więc jest nastrój kameralnie. Tak, kameralnie. Mhm. Też takie pytanie, więc właśnie z jaką refleksją chciałby pan jako aktor, żeby widzowie opuszczali teatr? Po tym właśnie spektaklu, Randka w ciemno. Nie chciałbym niczego sugerować. Oczywiście, że nie. Ale jest taka
jest takie wydarzenie drobne związane z tym teatrem, nie z tym spektaklem. Kiedyś oglądała pani inny spektakl i bardzo się śmiała w czasie spektaklu, a podeszła po spektaklu i powiedziała do Marka Zgańskiego, autora tekstu: wie pan, to jest takie smutne, ale przecież pani się śmiała cały czas. Mm-hmm. No właśnie. Jest utrzymana zasada, jak we wszystkich chyba spektaklach tego teatru, w tekstach Marka: mądrze bawić. Poza tym nie chciałbym niczego sugerować. Każdy zobaczy tam coś, co chciałby zobaczyć, coś, co w jakiś sposób go ten tekst i nasze wykonanie oczywiście tego tekstu nakieruje. Mhm. Ale sugerować absolutnie niczego nie chciałbym. To już na sam koniec, wobec tego, do tego oczywiście, żeby zachęcić naszych telewidzów, żeby wybrali się na ten spektakl Randka w ciemno. Kiedy i o której, właśnie gdzie możemy zobaczyć? Najbliższy spektakl, czwartek, to jest bodaj 8 listopada, czyli o pojutrze. Godzinie 20, pojutrze. Następny spektakl jest na pewno w sobotę najbliższą, o godzinie 19. Następny spektakl jest o godzinie 19 w sobotę za tydzień. Mhm. Wszystkich następnych dat nie pamiętam, ale te daty te są najbliższe. Do sprawdzenia na stronie teatru, czyli www.mójteatr. Z polskimi oczywiście znakami, i tam można dowiedzieć się i na temat terminów, i innych spektakli. Mhm. I jeszcze na sam koniec, gdzie dokładnie mieści się Mój Teatr? Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą. Ulica Gorczyczewskiego, przy ulicy Gorczyczewskiego. Mało znana ulica, bo to taka malutka uliczka. I ulica Jackowskiego. Jadąc Jackowskiego od miasta, przecinamy Polną. I tuż za Polną jest taki profil zmieniający się troszeczkę Jackowskiego, taki jakby mały zakręcik. I w lewo krótka uliczka, to jest uliczka Gorczyczewskiego. Tam już... Tam jest siedziba. Tam jest siedziba naszego teatru, tam już jest to kierunkowskaz, taki drogo, który wskazuje, gdzie to się mieści. Na końcu właściwie tej uliczki. Więc proszę się kierować do końca uliczki. Super, dziękuję serdecznie panie Tadeuszu za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Życzę kolejnych sukcesów na scenie, no i oczywiście cały czas pełnej widowni podczas spektaklu. A to nie dziękuję, bo jestem przesądny, to niestety związane jest z naszym zawodem, to znaczy niestety, po prostu są smaczki tego zawodu. A państwa bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że wyjdziecie zadowoleni. Ja też tak myślę i ja również zapraszam i odsyłam. Teatr Mój stoi przed państwem otworem. Ja już się z państwem żegnam. Życzę miłego i spokojnego wieczoru, a widzimy się oczywiście już jutro standardowo o godzinie 17:30.